Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łysy gra w Wiedźmin 30 Gon. I faktycznie powiedziałem, że w następnym odcinku rozpoczniemy od zaniesienia eliksirów do Yennefer. Ale potem uznałem, że jeżeli to popchnie akcję gdzieś dalej, będzie trzeba wrócić do Velen czy na Skellige, to i potem już nie będę mógł tego zrobić. W czasie samotnego zimowania przechodzą do głowy dziwne pomysły. Nie będę mógł, to bardzo będę żałował, że sobie nie zwiedziłem tego Kermoren, więc to jest taki odcinek, w którym w którym sobie chcę pozwiedzać trochę samą twierdzę, jak również okolice, ponieważ po prostu i zwyczajnie nie chcę czegoś przegapić. A nauczony doświadczeniem z tym questem ze rzeczką sąsiedzką, czy jakoś tak, wiem, że tutaj no nie ma znaczników na mapie, a questy są. Więc proszę. Przedmioty jakieś do zgarnięcia. A na zewnątrz. Dobra. No to jeszcze sobie połażę po wnętrzu. Czy tu jest jakaś mapa taka większa? Dobra, jestem tutaj. Dobra, tu już zebrałem. Co się dało? Jest to rynka. Tonne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. I tu już patrzyłem, tu chyba jest zamknięte. Nie, nie jest. Ale to jest. Aha, to jest to, co na górze była. Była Yennefer. Kominek. Biegnij, Geralt. To jest ta jej komnata. Same książki chyba, co? Także możecie sobie śmiało skipnąć ten odcinek, bo faktycznie może się okazać mocno nudny dla niektórych. Bo jemioła też mi była do czegoś potrzebna. Milion egzemplarzy takich samych książek. Można iść jeszcze wyżej i to już nie byłem z kolei, na pewno. To jest to miejsce, gdzie zacząłem grę chyba. Nie? Tak, tutaj się działa, no. To pasuje. Da, tej bali sobie siedziałem. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Tam jeszcze na dziedzińcu, czy jak to nazwać, na pewno warto się przebiec. Brałem.
Mam nadzieję, że sami mnie nie zaczepią. A tu jest to biurko. A tam coś jeszcze leży. Leży? Beczka jakaś dobra. A no i tu na górze, gdzie te książki, gdzie znalazłem dziennik tego Osmunda, to w sumie poszedłem wprost do niego, chyba, nie pamiętam. Ale już tu nie ma nic więcej do wybrania. Wyżej też się nie da wskoczyć. Tak, wiem, tak, może trochę zbyt skrupulatnie dla niektórych. Szukam. No ale cóż. Trochę mnie wkurza tylko, że milion takich samych książek, nie? Tylko wody. O! Przydatne sprawy. Co tu z tyłu? Mogłem w sumie to sobie zrobić poza odcinkiem, nie? Chyba. No ale co, jeżeli bym coś znalazł? To co wtedy? O! O, mógłbym wtedy, co prawda, szybko rozpocząć nagrywanie. To jest co? Też jakieś zakręcone schody, ale inne. I można zejść na dół. O. Jakaś wyłamana kratka. No, nie mogę jej wyłamać do końca. Okej. Ale już mnie zaciekawiła. Dobra, to idźmy w takim razie do góry. Ponownie. Jak to? Ale nie, to już inna. A ta. No, jakieś skrzynie są, ale grzebać w nich nie mogę. Notatki? Aż dziwne, że nie mogę tego podnieść, nie? Wygląda właśnie... Już myślałem, że zupełnie jak coś z... Może to jednak taka nota była? Nie wiem. Z jakąś interakcją możliwą. Ale nic, kompletnie nic nie można zrobić. Tak 10 minut waży prawie. Ale nuda, co? A no tu na dole byłem i niczego nie znalazłem. Oprócz jakiejś kratki wyłamanej. Niestety nie wiem, co dalej. Teraz pytanie. Czy z drugiej strony? Przy tych drugich okrągłych schodach nie ma zejścia w dół, bo nie zwróciłem uwagi. O. Domek. Kroniki. Ale alkoholu mi nie zabraknie. Co też nie jest bez znaczenia, nie?
Skąd ja przyszedłem? Nowo jakieś schody? O! Oho! Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Nowy wpis z bestiariuszu. Księga jest kluczem. Kopalnia przy Kermoren. O, oho, oho. Formuła z odręcznych notatek otwiera. Wiedźmińska kuźnia, patrz się. Warto sprawdzić, co się tam kryje. Wow! Ale dobrze. Faktycznie coś znalazłem, słuchajcie. Jakiegoś questa. Też jest zejście na dół. Też wyłamana kratka. Z drugiej strony wyłamana. Ciekawe. Nice! Czekajcie, na górze byłem? Nie, raczej nie. W tej wieży nie. Podejrzewam znowu zamknięte drzwi. Tak. Super, to jakoś kopalnia tu jeszcze jest. A nie, to jest... Dobra. Tu byłem, bo to jest to, gdzie Yennefer. Błądzę, no jest skomplikowane to dla mnie ten zamek. No leć Geralt. Ale fajnie. Czy tu jeszcze można ukraść? Tam jeszcze do góry można iść. Nie wiem czy byłem, chyba nie. O, narzędzia. Dobra. To fajnie. Dobra. Tam. Białe coś. No to git. To już mamy badane chyba. To teraz i tu czekają. A ja idę kopalnię zwiedzać. Byłem. To jest skrzynka. Dobra. To wychodzimy. W takim razie. Tu też już wszystko rozkradłem. O ile tu jest wyjście, ale tak, to jest wyjście. No dobra. No to samo ten też trzeba zwiedzić. O, proszę bardzo. Piękne roślinki. Zamknięte. O. Co to? Wojny północne, mity, kłamstwa, półprawdy. Traktat historyczny Restifa de Montolon. Kurczę, było czerwone, ale questa żadnego kilku nie rozkłada. Kartek brakuje. Kilku kartek brakuje. Tu jeszcze jest. Jak tam wejść do góry? Odskoczyć i no, jeno? A nie, tutaj, dobra. A, biegłem tędy, tu skończyłem trening z Ciri na początku. Dobra. A, jeszcze się da wyżej, okej. Zebrać nic nie mogę. Zejść. Dobra, skakuj. Patrzcie, ale zbierać nic nie pozwalają. Dopiero tam. Ja zaszedłem, co? Jakieś czeluści. A teraz to krążę. Ło! A czemu ja nie mam gaci? Aha, bo spodnie oddałem Yennefer. Okej. Okay.
O kurczę, jestem prawie przeładowany. Nie za dobrze. O. Dobra, to nie będzie nic ważyć, także spoko. Szedłem chyba z drugiej strony. Tu jeszcze idę. Wątpię szczerze mówiąc, że jeszcze w samej siedzibie jeszcze jakiegoś questa przytulę. Wchodzimy. Ten manekin. Czekaj, to jest otwarte? Nie, zamknięte. Oni twierdzą, że którędy wyjdę. A, tutaj. Ej. Kwiatek. A, i tu już całkiem wychodzę, tak? Tędy jakby wyszedłem, a ta przednia część? Jeszcze, oj, tu na bank nie jest to bez znaczenia i tu... Do końca tych dróg trzeba i tu, tam gdzie te, i tu, tam gdzie te dróżki się kończą. To ja chcę jeszcze wrócić. Ja chcę jeszcze wrócić. Ja bym poszedł na tę drugą stronę jakby. Bo mi się wydaje, że ja tu w ogóle nie byłem. Teraz którędy, nie? Mapę obserwować. Tędy. Tak mi się wydaje. Tu? To jest zamknięte, nie? Patrzyłem, no. Dobra. Muzyczka żadna nie leci. Ale wywołałem. Jak to przejść na tę drugą stronę? Może tutaj to jest ta druga strona. No. No co, ty nie wejdziesz tam? Aha, jeszcze dalej zaszedłem. Dobra, to nie tutaj. Chodź. Już 20 minut krążę prawie. Tam? Patrzcie, no. Tu mi się wydawało, że jakby schodzę na drugą stronę. A, i teraz to jest taki jakby ten duży plac i nim mogę przebiec na tamtą stronę. No. Widzisz. Bierz tą roślinkę tę. To łóżko z tym materacem wywalone. Pięte. Leczek. Jakieś odwrócone krzyże. Tam coś jest na górze. Tam coś jest na górze. Jak się tam dostać? Jak się tam dostać? Widzieliście?
tam jest? Czy się wdrapać na ten daszek, czy to będzie za proste? Nie, za proste. I tędy też wyjdę. A nie chcę. Jeszcze. No faktycznie uszkodzone te mury. O, tędy dojdę tam. A nie dojdę? Kurczę. Miałem przypróbować. Tam jest coś. To jakaś baszta zniszczona. Też nic na niej nie ma. Jakoś z drugiej strony też coś jest. O tutaj, jak tu zejść? Tak, żeby nie zginąć. A dołem. Nie. Przeskoczyłem teraz na tamtą stronę. Jak wyjdę tędy, to tam wejdę chyba, tak? Nie wiem, już sam nic nie wiem. Tak! Dobra. Teraz jestem tu właśnie, gdzie jeszcze nie byłem. To jeszcze tylko ten teren w sumie obadamy i tyle. Jeszcze jakiś taki zaułek. W takich zaułkach lubi coś być. O, rzędzia, git. Co to? Notatki. Znajomy charakter pisma. Berengar. Te papiery muszą tu leżeć od ładnych paru lat. No proszę. Pracował nad mieczem i wnioskując z notatek nie byle jakim. Thorherne. Oj, to bliżej. Warto widzicie zagadnąć Wesemira. Skoro Berengar się z nim konsultował, może pamięta, na czym stanęło. Widzicie? Dwa questy z dupy. Wystarczyło zwiedzić ten. Zarąbiście. Dobra, i tu jest znowu ten. Gdzie był ten manekin. Dobra, czuję, że byłem już wszędzie. Ale dwa questy zgarnę. Tak myślałem, że jest to możliwe, ale nie spodziewałem się. Dobra, to teraz muszę się udać do jakiegoś innego miasta. Gdzie jest jakiś znacznik? Bo tutaj nie ma kowala. Muszę wyjść przed. Aha, bo oni mnie kierują do Wesemira. Co to są normalne zadania poboczne tutaj? Jest, wiedźmińska kuźnia. Tak dam, bo oni mnie pokierują do wyjścia. Chyba. I do jakiegoś tam Velen czy gdzieś. Jest znacznik. Bo mogę sobie podróżować, nie? Między Kermoren i tam innymi miejscami. No powiedzmy, nawet do tego.
No może być. Nie, bo chcę i kowala, i płatnerza. Nawet to głównie kowala. To z kolei tu gdzieś. Tu. Mamy. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Ale się jaram, że znalazłem te dwa questy. Na, świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę. Pytanie, ile jeszcze ich jest, nie? Niech żyje król. Niech żyje. Nie, czekaj. Pewnie chodzi o Radovida. To niech nie żyje. To jakiś czychlast. Nie ufam mu ani trochę. Chyba tego Emhyra wolę. Dobra, to jest płatnerz z kolei, ale na pewno pokaż będę mi swoje towary. Mógł sprzedać zbroje, których kilka mam. A, to jest bardzo biedny płatnerz. To jeszcze rozbierzemy na części jakieś skóry, bo to też jest... To też jest waga. To jest skóra białego niedźwiedzia i przy okazji on trochę zarobi. To jest skóra. To jest skóra. Tu jest 7 skór. A tyle. Końska skóra. Dobra. Końska skóra. Teraz kup ode mnie jeszcze te spodnie. I te łapy. I powiedz mi, czy jakbym rozebrał te rękawice na części. Aha. A, tu są. Coś ciekawego z tego mam? Nie. Czyli te rękawice też ode mnie kup. Dobra. 558. Bywaj. Bywaj. Czemu ja mam zdjęte miecze? Dobra, trochę udźwigu mam przed tamtymi misjami, ale jeszcze kowal mi potrzebny. On z kolei był... Był tu kowal. Tu gdzieś. To diables na mnie? Albo i nie. Same stoły. No patrzcie. Groźny znak cechowy nosi. Do mnie, ludziska, do co mnie! Co dla szanownego pana? Włosy. Widziałeś mam już, wszystko. Co mam na straganie? Odoba kusu. Dalej, kupuj, nie zastanawiaj się. Papier poproszę i buteleczkę tuszu. Ola! Próbowałem do niego mówić. Brak. Wojsko zarekrutowało cele wojenne. A przepraszam. Dobra, to do Hattoriego. Do mnie! Zaraz się zatrujesz. Który był... Tu. Gdzieś. Przy rynku. Wykręcił. Roivenowi posmarować, Tasakowi posmarować. Jak to interes prowadzić? Tylko jeszcze... Może w dzień będzie lepiej. Tak miasto żyje. Zachowuj się przykładnie, Hultaju. Jak mam żyć? Dobra. To na pewno nie jest prawdziwy obie. No właśnie, że tak. To jest... A też płatne. Zaprzestańcie tych niecznych praktyk! Tańce przy szubienicy to jednak przesada. Dajcie żyć. Dobra. Co jest? No nie ma kowala, nie?
Dlaczego? Co? Przeszczep? Czy on nie był gdzieś tutaj? Już sam nie wiem, już nie pamiętam, nie? Będę miał na ciebie baczenie, białobłosy. Duże te miasta. Taki raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślny. Nie trzeba ci czego, mistrzu. Hattoriego. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie pomnar. Kowala z hajsem mi potrzeba. Też tylko stół. O. Kupujcie, bo jutro mnie już tu nie będzie. Jedźmy. To brzmi dumnie. Wyjeżdżacie? To jeszcze jakiś inny. Zapraszam. Pokaż mi swoje towary. Biedak, dajcie mi kowala z sianem. To akurat w tej grze mnie denerwuje, nie? Kurwy drożeją. Będę miał na ciebie baczenie. Jest to oczywiście w pewien sposób realistyczne. Lepszy kowal, bardziej oblegany, upadają, robi większy bejc. Niech moc wiecznego ognia będzie stąd. Dość mam tego wszystkiego. No. Aha, jeszcze mówiliście, żebym wymienił siano w ogóle. Ale nie wiem za bardzo, o co chodzi. Czekajcie. Czym mogę zmienić walutę? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Ha! To się samo już zrobiło? A i mam 32 koła. Dobra. Gdzie ja miałem te pieniądze? Tutaj chyba. I już nie mam. To dobrze. Ostatni raz wierzę do wydania kolejki. Na Skellige gdzieś, znowu nie pamiętam gdzie, było takie miejsce, gdzie był... Była taka wiocha, na której był i kowal, i płatnerz, i oni... Kurczę, ile roboty. I oni oboje mieli kupę hajsu. Jeden i drugi. To mogło być? Nie, to nie było tutaj. Holde. Spróbujemy tam. O tu? Port. Dobra, spróbujmy tutaj. Przestańcie mi z tym. Kluczem do znalezienia dziewczyny. Za każdym razem. Najbrzydszy człowiek na świecie. Że skipnąć nie da, to jest też denerwujące. Znaczy da się jakoś, nie wiem jak. Ja po prostu klikam jak powalony. Obiłeś Lugosowi paszczenkę, a teraz tak bez... Nie wiem, czy to było to miejsce, ale możliwe. Chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Czekajcie, to jest co? Płatnesz. Ale płaci mniej niż tamten. Broje już sprzedałem. A ten obok to kowal, tak? Tak. No, czego? Chcę obejrzeć. Niech będzie. Też płacą mniej niż tamci. Dobra, ale już jebać to naprawdę. Dobra. Dramat. Bywaj. Chcesz coś? Pokaż mi swoje towary. Mi się nie chce za nimi pasać. A ta kusza to co? Jaką ja mam założoną? Bywaj.
ogóle nie mam założonej. No i dobra, słuchajcie. Jest trochę udźwigu. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Dobra, to teraz możemy wrócić na... Tu? Tu? Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie. I nie do kopalni, tylko jak już jestem tutaj, no to do... Znaczy w kuźni. To jest najniższy poziom. Chociaż wciąż na wyższy niż te w Skellige. Może jednak powinienem... Jezu, to jest tyle rzeczy do roboty. Ale jak jest na 27, to może Expando jest dobre, a mi już nie brakuje dużo do następnego levela, żeby sobie tego kota przytulić, nie? Wyśmienitego. Jeszcze muszę obczaić, o co chodzi z mutagenami, bo ja je sobie porobiłem. Nie wiem, co to jest. Znaczy, odwarami, o. Poczekajcie, bo Wysemir teraz stoi razem z Yennefer i ekipą, to... Nie zaprzągną mnie tam do roboty? Tymi ziołami? Aha. Wysemir, trzeba tylko z nim pogadać, nie z Yennefer. Tak? W czymże? O! Może wszystko. Widziałem się z jak już robimy nudny odcinek. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Jak po co? No żeby było twierdzą. Dobra się, ale po co te remonty? Żeby nam dachówki nie spadały na głowę? Dachówki mają to do siebie, że spadają z dachu. A ty stawiasz mury. Odbudowujesz twierdzę. Dla trzech osób? Czemu? Bo pamiętam, jak tu było kiedyś, przed pogromem. Samych nauczycieli było 20, a uczniów... Nie cofnę czasu, wiem. Ale nie mogę po prostu bezczynnie stać i patrzeć na te ruiny. O, znalazłem te. Znalazłem notatki Berengara. Z tego, co wyczytałem, próbował wykuć Torhernę, a ty mu pomagałeś. Co najwyżej służyłem radą. Chłopak nie potrafił wykuć tego miecza. Ale zamiast puścić mnie do kowadła, zawracał głowę pytaniami. Wszystko chciał zrobić sam, jak zawsze. No, ale potem się skończyło, bo schemat diabli wzięli. Dosłownie. Słucham? Berengar wyprawił się na Czarta, który zaląkł się w dolinie za zamkiem. Nie wiedzieć po co wziął cały ekwipunek. No, może myślał, że będę grzebał przy tym mieczu, jak go nie będzie. Wiesz, jaki on był. W każdym razie Czart okazał się silny. Za silny. Berengar uciekł. No, a że ciężko biec z ważącą 2 pudy sakwą pod pachą, musiał porzucić swoje rzeczy. Czerwony był od krwi i ze wstydu. Prawie się nie odzywał. Zaraz potem wyjechał. Na zawsze. Ej. Resztę historii znam. Słuchaj, jak trafić do leża tego Czarta? Wiedziałem, że nie odpuścisz. Najłatwiej wziąć łódź i płynąć rzeką z prądem aż do końca. Tylko uważaj. Berengar miał swoje wady, ale walczyć akurat potrafił. Jeśli ten Czart jeszcze tam siedzi, może dać ci popalić. Okej. To idę. Jak się idzie? Prędy przyszedłem. Tędy. No, 40 minut, moi drodzy. Cholera, to nie tutaj chyba. Rozpoczynamy. A tutaj, dobra. Pierwszego questa. Nie, teraz czekajcie, jak się wychodzi stąd. A to tam. Czyli muszę tutaj płynąć, tak?
Nie tu. Czy tu... Aha, tu byłem, dobra. Tu. Ale to i tak muszę jakoś wyjść. Którędyś. No, tam chyba, co? No bo się zgubiłem. Nie. Tak, nie. Nie wiem, gdzie ja jestem. Teraz po tej drugiej stronie. Matko! No czemu nie ma tych kropeczek? Bo wiem, co zrobię. Ustawię sobie jakieś zadanie z... No nie wiem. Stąd i on mnie wtedy pokieruje do znacznika. A, czyli jednak tutaj. Jeszcze jakoś na obkółko. No jest labirynt. Dlatego istnieje uzasadnione podejrzenie, że faktycznie jeszcze gdzieś nie byłem. Dobra, i to... Aha, to też jest poboczne. To mnie interesuje. Rzeką. Tu chyba, nie? Patrzcie, w środku się pojawiła. Ja pierdzielę. Teraz jej się udało. Ty, no ale daj się dosiąść. Dobra. Dalej płotka, dalej! Dalej płotka, dalej. Dalej, dalej płotka Geralta. No i jest rzeka. Czego? Nie drzwiedź. Niedźwiedzie sadło mi było do czegoś potrzebne. Nie pamiętam do czego, ale na pewno było. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Ole mi przywalił. No właśnie. Dobra. W którą stronę to z prądem? No nie wiem, w każdym razie ja i tak muszę w tamtą. Czy to też jest niedźwiedź? Bo mi niedźwiedzie sadło potrzebne. To wilk. Dużo wilków. Ale nie mam łodzi. Pewnie gdzieś tu stała. Ja płynę w pław, bo jestem kozakiem. Wilki. Ale pójdź szybko, Geralt. No właśnie, tak. O, super. Może da się tu w ogóle po brzegu tak trochę biec ku niem, co? Jak myślicie? Chyba nie, chyba by miała problem. Płotka. O, dwa niedźwiedzie, wypas. Zupełnie nie pamiętam, do czego mi to niedźwiedzie sadło potrzebne, ale na pewno do czegoś było. Się wkurzałem, że nie mam. Też jestem w miarę blisko w sumie. Jak to będzie też tak jakoś właśnie pod górę, no to niewiele mi to da. Jak mam być na górze, ale kazał płynąć rzeką, więc podejrzewam, że jednak będzie się dało tu. Będzie jakaś jaskinia, grota tego czarta czy coś. Wiele to się znowu. Blisko. Kolejny topielec. Będzie po której stronie? Tamtej.
To jest taka odnoga. Oho. Jest. Wejście. Tu rzeka się kończy. Muszę być blisko. Biby. Teraz to mi pokazuje drogę, no. Oho, stary, silny samiec. Nic dziwnego, że Berengar miał z nim kłopoty. Ej, olej się sam zarzuci. Id. A zaraz sobie podnoszę. Najpierw z nim powalczę. Ale jesteś paskudny. Padł. Tyle w kwestii biesa. Teraz pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara. To jest. Skupa. O. Worek. Schemat Tarko. Jest i schemat. Wykucie tego Torherne nie będzie łatwe, ale warto spróbować. No ciekawe, co się z niego... Myślę, jak się go robi i czy... Gra jest warta świeczki, a Expando nie ma? No, 45. Lepiej niż... Pa! Piostun. Tanieś, nie, nie, teraz nie chcę zanosić, teraz chcę miską kuźnię obalić. Ile ja mam do tego poziomu? 114. Expa mi brakuje. Chociaż z drugiej strony to teoretycznie jakiekolwiek zlecenie w tym zrobię. Jakimś skaligę. Matko, teraz weź wróć. Też muszę naokoło pewnie. Pływają jakieś utopce. A jakbym popłynął dalej? Jest szansa, że to coś jest? Nie jest taka szansa. Dobra, nic, muszę wrócić. Tu się chyba już wpadziliśmy pod górę. No, dobra. Może już nawet płotka se poradzi. Pojawiła się po drugiej stronie rzeki. Dało jej się. Czekaj, gdzie ja jestem teraz? Tutaj, dobra. To jest tu. Mówiłem, że na końcach tych dróg są różne rzeczy. Tu i tu też będę musiał iść koniecznie. Dalej. Ale i tak korci mnie, żeby jednak tego questa... żeby dobić expa na jakimś skellige czy gdzieś, nie? Jak tu jest na tam inny poziom zupełnie. Wiecie, jakieś, nie wiem, jakieś zlecenie. Aha, tu są same takie. O,
smutna historia, ale to z kolei może być długi quest, nie? Chociaż te w zasadzie też nie wiem, nie? Czy ten z tą kuźnią nie będzie długi? Nie wiemy tego. O, ona sobie z tym nie poradzi. Ile niedźwiedzi? Cała plantacja. Ole we mnie wjechał. Nie trafiłem go młynkiem ani razu. Dobra, tu po takim... O, znacznik, rewelacja. Kopalnia żelaza. Oho. Gonił coś i spadł. Pewnie czuł, że to się może źle skończyć, ale nie mógł się oprzeć żądzy krwi. Jest. Kopalnia żelaza. Wyeksploatowana wieki temu. Za tymi korzeniami coś jest. Towarzystwo. A korzeniami? Jakimi korzeniami? O kurczę. Jakiś czarodziej musiał tu wezwać i tu taki wysokopoziomowy. Się. O kurczę. Książkę trzeba umieścić w specjalnym miejscu. Chyba to ta książka, którą znalazłem i trzeba ją umieścić w specjalnym miejscu. A to może zaraz, czekajcie, skąd ja przyszedłem? Ja stąd przyszedłem? A tak. Nie. Chciałbym jeszcze pozwiedzać. A, to się chyba otworzy, jak położę książkę, co? Medalion drży. W tym miejscu obecna jest magia. Pewno jest. O, coś leży. Psy ze żartę. To nie jest zwyczajna kuźnia. Mój medalion wykrywa magię. Powinienem się tu rozejrzeć. Dobra. Tracąc resztki udźwigu. Miech kowalski. Odstąp! Odejdź! To miejsce należy do Radmira! Kogo? Kim jesteś? Jestem ogniem. Duszą tej kuźni. To w moim szarze raduje się stal. Radmir Storkarnet. Został obdarty ze skóry w trakcie rebelii Falki
To było dawno temu. Kłamiesz! Chcę tylko się tutaj rozejrzeć. Intrus! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę na to! Oj. Nie pozwolę! Tu palę się! Jak mam go pokonać, takiego dziada, co mnie pali? O, wow! Nieposionym! Geralt, niepopalonym! Co jest? Kurczę. Czy przez to nie będzie... Nie no, HP mi schodzi w koryte. Cały czas się palę. Czekajcie, jest jakiś ten? Zaraz zobaczę. Jest jakiś eliksir? Eliksir na żaroodporność? Trzeba szybko sprawdzić. Ale sobie wyzwanie chyba za duże wziąłem. A, to nie, to w ekwipunku najpierw zobaczę, bo może już taki zrobiłem. Czasowo zmniejsza wymianę. Zapewnia czasową odporność na pleśń. Zwraca do puli w śnie. Większy zapas powietrza pod wodą. Regenerację wytrzymałości. Punkty adrenaliny w walce. Całkowitą odporność nawet jest zachwiania po świcie i zmierzchu. Przyspiesza tempo regeneracji żywotności w danej walce za każdego zabitego przeciwnika. Zadawanie obrażeń regeneruje żywotność. Może bym spróbował. Wszystkie mikstury alchemiczne mogą stać tutaj jeden dodatkowy raz. Odbija część zadanych obrażeń raniąc przeciwników. W momencie utraty ponad 1/3 żywotności od razu... Zabicie przeciwnika. Większa moc znaków. Znacząco zwiększa regenerację wytrzymałości. Każde udane trafienie zwiększa siłę ataku. To już widziałem. Maksymalną żywotność. No to kot. Generowanie punktów adrenaliny. Czyli nie. No i tak nic nie mogę zrobić. Aha, i tak nie mogę zrobić w trakcie walki. No to co użyć z tego, co mam? Chyba, że zadawanie obrażeń mnie leczy. Które to było? Nie, ja nie mam szans teraz w tej walce. Weź, uciekaj stąd. Teraz nie mogę przymedytować, nie? Mogę. To mi będzie potrzebne. I to ze dwa razy. Dobra, pokażcie mi jeszcze, czy ja mogę z nim coś zrobić. To będzie istota magiczna, nie? Czy... Żywiołak ognia. Bomba dwimerytowa. Olej przeciwko, no to tam się...
Ard? Czekajcie, a ten odwar teraz muszę zeżryć? Da. Wyśmienitą bombę dwimerytową mam. Ten chciałem. A, bo to go wytrąci z równowagi pewnie. Ten guzik w ogóle. Masakra! Ogień zgasł. Sprawdzę, co jest za paleniskiem. Najtrudniejsza walka so far. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Kurwa oka. Schowek ukryty za iluzją. Nie wbiłem levela! 22 doświadczenia. Co po questie? Czekajcie, co to ja mam z tego questa w ogóle? Daj mi żarcie. Czy on jest sfejlowany, bo nie zwróciłem uwagi? Nie. Też nic nie rozumiem. Po co tu przyszedłem? Czego mam? Znacznika gdzieś? O, jest. Jakieś eliksiry do Yennefer. Nie zaniosę. Chcę jeszcze obadać inne końcówki map. O, tu na przykład. Zaś się w środku pojawiła. W dobrą stronę idę? Nie. Tu chcę zobaczyć, co jest. Obóz bandytów? Chociaż w Kermoryn podobno nie ma nikogo więcej. Aha, da się wyjść jakoś z drugiej strony? A nie, tędy trzeba, tylko tak, o, na obkółko. Dobra. Jest kuń. Trzeba to po prostu objechać. Tak by mapa sugerowała. Aczkolwiek w czytaniu map nie jestem kozakiem. Orze tu. Tak?
Nie. To jaka woda. Gdzie ja zajechałem teraz? Tu w lewo. Kocham cię, płotka. O! Dobra. O kurczę, która to była droga? Ta? Tamta? Ta? Naprzód! Naprzód. No ale trzymam guzik, czemu nie jedziesz po drodze, tylko odpierdalasz? Podejrzewam, że ta droga jest za mało główna. Po prostu. I koń się jej nie będzie sam trzymał. Dobra, ale dotarłem gdzieś. O, jest i znacznik. Bastion. Stary bastion. Ćwiczyliśmy tu jako młodzi chłopcy. Przed próbą traw. Biorę. No proszę. Pierdę. Wygląda na to, że bastion jest nawiedzony. O! Oś ty, oś ty! Podleć, podleć. Wygląda na to, że jest. Owszem. Padaj stary bastion. Zabij upiory straszące. Dobra, no to, to jestem w trakcie jednego i drugiego. Musi wiązać z tym miejscem. Medalion aż drży, ale niczego nie widzę. Może kaganek pokaże coś więcej. Kaganek? A tu coś jest faktycznie? Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Czy ja? To teraz nie będzie dobrze widać, gdzie jakieś latają te... sprawdzić sobie. To pewnie jego duch krąży po bastionie. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Szczątki chłopca. Róg! Coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w górę. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Znowu się upiory pojawiają. Czekajcie, jak teraz zejść. Tak, żeby się nie zabić, najlepiej jeszcze by było. Upiory będą próbowały mnie powstrzymać. Thank you.
O, jeszcze tam mam użyć kagańca. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Ej. Trzymaj się, mały. Koniec. Nie ma Easy Expando. Jest 45. Nie da się wbić tu levela. Dobra. Ile jeszcze? Nie, mam! 69. Lecimy się zamieniać w kota. Teraz, a jeszcze na koniec tej drogi bym pojechał. Pojadę już jako kot. Czekajcie, gdzie jest jakiś kozacki płatnerz? No, tu, nie? Nie, to dalej. Belen to było. Tutaj. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Joanna, do Joanna. Skórze kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Uma. No. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Dobra. O, Geralt! Nie ty! Nie gadam z leszczami. Bywaj. Geralt! Chodzi o wiedźmi. Dobra. Buty. Wyśmienite kota. Myk. Pancerz. Wyśmienita cechu kota. Myk. Rękawice. Są. I spodnie. Nie, czego nie mam? No. Dobra. Teraz jeszcze kup ode mnie ten szajs. Ona jest bogata. A jeszcze bronię muszę ulepszyć też również. Ale to z kolei... Bywaj. Potrzebny mi mistrz miecza. Zmienił się trochę wygląd tej zbroi? Chyba tak. Trochę. No, ale jeszcze miecz. Kuszę mam w tym. No w depo, no. Czyni. Dobra, to gdzie jest jakiś mistrzowski miecznik? Dawcy i rzemieślnicy. Kowal. Jakiś lamus chyba będzie, co? Czy nie? Jak myślicie? Mi się wydaje, że to będzie Lamus. Może to ten Hattori, ale nie wiem, on mi gdzieś zniknął.
Podejrzanie wyglądasz przykładowo. Nasz świat spłonie! To chroćce spłonie w wiecznym. A nie, to właśnie on tu będzie. Co on nie był przy rynku, tylko tutaj. Dobrze, 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 dobrze. Trzeba było już dawniej do niego przyjść tędy. Witaj, Geralt. Wykonaj coś dla mnie. Chciałbym, żebyś coś dla mnie Jesteś kozackim miecznikiem. Miecz srebrny. To jest ten taki kozacki? Znalazłem ten. Dobra. Wyśmienity srebrny miecz kota plus 60. Ba. Broń stalowa też również. O. Dobra. No i dobra. Jestem, moi drodzy. Brany. Można ruszać na podbój jakichś questów. Potrzebne mi to, czy posprzedawać to, bo widzę, że za dobre siano mogę to sprzedać. Te takie jakieś właśnie... No nie te, co są do wykonania zadania, ale o, to, tę biżuterię. No to jest konkretne siano. Szafir, samorodek złota, nie wiem, czy mi to potrzebne, czy... Dobra, w każdym razie niedźwiedzią skórę muszę przerobić. To nic nie waży. Pad futra. Będziesz chciał to kupić na przykład? Nie. Wartościowy może zostać odsprzedany. No ale tutaj akurat za grosze, to nie. A na jakie części rozebrać go można? Jaśniejąca ruda. Kurczę, najgorzej, że nie wiem, czy mi to jest potrzebne, nie? Dobra, daj jeszcze byle jakiego handlarza. Wydamy te rupiecie. Nie wiem, czy taki samorodek złota, czy coś, czy to mi jest potrzebne, szczerze mówiąc. W którą stronę do rynku? Padnijcie na kolana przed wiecznym ogniem! Cii. Nie szwędaj się tu. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie. Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? O, mogę iść do tego kameleona już teraz. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Ale po co? Mam na zbyciu portret hierarchy Hemelfarta. Chcesz? No pewnie! To od tych malarzy niziołków? Tak. Bosko. Zawieszę go w szałwi i rozmarynie. To już na nie wypadek, kamerą? Gdybyśmy mieli kontrolę straży świątynnej. Dobra. Do zobaczenia. Chętnie usłyszę tę historię, ale kiedyś tam. Bo ja muszę do schowka, bo mam tu... A nie! Co ja gadam? Ja nawet nie robiłem tej kuszy. Ja nawet nie robiłem tej kuszy, bo właśnie była na 29 poziom dopiero. Słuchajcie, wyjmę te wszystkie rupiecie, bo to trzeba sprzedać. Te kamyki to coś ważą? Coś tam ważą, ale niewiele. Też wszystkie razem mogą ważyć. To jeszcze też powinienem sprzedać. To jeszcze mi jest potrzebny jakiś handlowiec. Co tak daleko do rynku?
Nudny odcinek, co? Oprócz walki z Ifrytem. Która też była trochę oszukana, bo uciekłem w korytarz, a on przestał mnie gonić i mogłem spokojnie sobie przemyśleć sprawę. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie dwóch. Nie jest jeszcze za późno. Ale taki wiedźmin też się czasem nagwizda. Dajcie. Gdzie jestem? Ja w ogóle nie tutaj chcę iść. Dobra, ściąłem trochę drogę. Dobra, do zielarza też zajrzę. Kiedy ostatni raz moich losów? Przeziębiłeś. Mieszka. Nie bądź mieszczanin. Pomożny mieszczanin. Dobra, nie ma go. To jest jakiś kupiec. Masz siano? Hej, stąd znikaj, czarowniku. Czemu oni ze mną nie gadają? Ileż bym dała za słoiczek gama. To jest ten, to też nie chcę. Trzeba przymedytować. Bo już jest za późno. Nie ma siły. Co tu się dzieje? Gdzie? Nie, zmytłem. Dobra, walić was. Możemy spróbować sami w domu. Dobra. Co ja mam? No dobra. To co? Idziemy do tej niej? Nie no, tu trzeba lecieć. Czy lecę tak na Hama prosto? Czy lepiej stąd? Lecę na Hama. Jeszcze ostatnia misja i kończymy odcinek. Bo i tak już miałem robić takie po godzinie, a ciągle wrzucam prawie pół godziny. Bo lepiej. Dobra, czekajcie, gdzie ja teraz chcę jechać. Tam. Zobaczymy. Czy da się po prostu chamsko przebiec. Wygląda jakby się dało. I że to przede wszystkim znacznie bliżej niż myślałem. Teraz to takie harpie to na hita powinno być. Jeszcze z olejem. Spadnę zaraz. Geralt. To jest złe miejsce do walki. Jeszcze trochę ich tu jest. Czekajcie. To tu. Gdzie jest ten? Tutaj. Koniec drogi. O, jest jakaś jama. Nowy znacznik. Głowa wilka. Znam to miejsce. Tu przeprowadzano pierwsze próby traw, zanim zbudowano zamek. Prawie zatarty. Jeszcze kilkadziesiąt lat i zniknie. Tak jak wiedźmini. Hej? Zajęty. Nie przyuważył, że się skradam do niego.
więcej. Potwory zalęgły się tam, gdzie tworzono zabójców potworów. Od ironii aż kipi. To tu dokonywano przemian. Niezła akustyka. Blaski dzieciaków musiał unieść się. No dobra, przestań już tym strzelać. Ten na kiery. Podnieś co podnieś. Aha. O? O! 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 Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Stół do przemian. Podobny do naszego ponurego Alberta, tylko jeszcze bardziej ponury. Ale przypał. Wytworzenie wiedźminów to... Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Laboratorium. Tu przygotowywano eliksiry, czy raczej trucizny. O? Bestiariuszu. Też się pojawił, ale to od tego innego. Jakieś ustrojstwo. Zepsute. Co te ustrojstwo opowiadasz? Jest tu więcej rzeczy do badania. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ale może i lepiej. Tak. Tu przygotowywano zioła. Ciemiężyca, wilcze jagody, tojad. Co zielone, to zdrowe. Wiadomo. Kać do parzenia ziół. Pamiętam te ich herbatki. No i co? Jest jakaś misja? Co? Pobadałem, chyba. Dało się gdzieś jeszcze iść? Gdzie jest to, co znalazłem? Nie, to... Gdzie to ten papierek? Jami, zaginiony brat. Ja, że miał przedmioty fabularne. Tutaj o coś chodzi? Pojawiła mi się jakaś misja? Nie. Chyba, że poszukiwania. Nie, też nie. No i do wyjścia po prostu idę. Pełno harpi znowu. Coś jest w tej jaskini. Ona tu nie jest bez przyczyny. Jeszcze raz.
Ale też bardzo mnie wkurza, że w ekwipunku nie ma no osobnej jakiejś tej zakładki, gdzie są te wszystkie papiery. Rzucają to tutaj, to się miesza. Ja nie wiem, co ja podniosłem, które to było. Wiecie, o co chodzi. Czy to idzie na koniec, czy to idzie na początek? A ja mogę posprzedawać te wszystkie książki i mieć z tego kupę hajsu? Tekst już został przeczytany. No to wszędzie tak będzie. Skoro jest takie przyciemnione. Te za książki jest dobry bejc. I kappa, nie wiem co mam zrobić w tej jaskini. Czy ten papierek, który podniosłem, miał jakieś znaczenie, nie? Po prostu znalazłem jaskinię, w której się przeprowadzało próby. I tyle. Po temacie. Maki na ścianach. Wyżej się też nie da drapać. I kappa, koniec jaskini. Po to tu przyszedłem. Nic na to wygląda. Chyba. Nie no, musi tu coś być. Ale nie wiem co. Też nie chce mi się szukać i was zanudzać. Może jakiś quest kiedyś mnie tu skieruje. Był mądrzejszy. Dobra, piękne miejsce na zakończenie. Także bardzo wam dziękuję, ale mi się świeci ryj za czas poświęcony na oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Piona!